z czasu zmiany ustroju zacząłem zajmować się biznesem. Do niedawna cały czas prowadziłem firmę produkującą urządzenia dźwignicowe. Nadal tam jestem prezesem, ale od 6 lat sobie swoje marzenia zacząłem realizować. Gdzieś od dziecka zawsze sobie chciałem mieć jakieś gospodarstwo w górach. Kupiłem tutaj i kupuję ziemię, to jest Konradów, wieś, powiat kłodzki. No i zacząłem uprawiać te wszystkie nieużytki, które teraz można zobaczyć, jak wyglądają, a kiedyś tutaj był las. Żeby w tych górach można było w ogóle pracować, no do tego jest potrzebny specjalistyczny sprzęt górski. Tu nikt takiego sprzętu nigdy nie miał, dlatego te nieużytki były. Kiedyś to ręcznie koszono, ręcznie koniami na saniach złożono siano, a w tej chwili już nikt tego ręcznie nie robi i to wszystko zarasta. W tym roku kupiłem ciągnik firmy Lindner, Lintrak 90. No, mam też tu satysfakcję, że to jest pierwszy w Polsce taki ciągnik, który chodzi. Ale to jest bez znaczenia, najbardziej jest istotne, dlaczego ja go kupiłem. Mam też inny górski ciągnik firmy BCS, typowo górski. Górskie ciągniki charakteryzują się tym, że muszą być nisko zawieszone, muszą być bardzo zwrotne, no, żeby po tych górach mogły jeździć, nie przewróciły się. Chciałem oprócz tego BCS-a kupić ciągnik też górski, ale taki, który będzie większy i będzie mógł spełniać też moje potrzeby w zakresie uprawy pól ornych, których też tutaj mam kilkadziesiąt hektarów, a ponadto, żebym mógł po tych górach go wykorzystywać do koszenia, do zbierania siana, do prasowania itd. Ten ciągnik akurat jest, no jeszcze nie mogę powiedzieć, że jest idealny, bo za krótko go mam, w tym roku go dopiero kupiłem, ale spełnia wiele z moich oczekiwań. Ma między innymi tylnią oś skrętną, ma nisko środek ciężkości, jest nisko zawieszony i dobrze się zachowuje w tych górach, wyjeżdża, zjeżdża, ma tam jakieś jeszcze swoje mankamenty, ale to nie dlatego, że może ciągnik ma mankamenty, tylko nie był doposażony tak, jak powinien być do końca. W 2011 roku kupiłem pierwsze działki we wsi Konradów. Dlaczego je kupiłem akurat tutaj? Ja w tych górach, po tych okolicach szukałem w ogóle miejsca, gdzie by można kupić. Ponieważ tutaj akurat było u jednego sąsiada do sprzedania 6 hektarów i drugi miał 5400. Więc doszedłem do wniosku, że z 10 hektarami można już coś robić. Kupiłem jeszcze dodatkowo domek. W następnym roku wybudowałem owczarnię, sprowadziłem owce, trzymam owce. No i od tego 2011 roku do dnia dzisiejszego posiadam własnych 90, niecałe 5 hektarów. Z tym, że uprawiamy tu jakieś 130, ale to nie są dzierżawy takie typowe, bo tak jak Państwo widzicie, te tereny są trudne do uprawy, a ludzie chcą, żeby ich łąki były skoszone, siano zebrane. No i ja to robię. Koszek u kogoś tam, u sąsiada, on za to tam może jakieś dopłaty bierze, a ja mam siano.